Hej wszystkim, ja jestem Mr. Terror i witam was w kolejnym odcinku z Pataponów. Znaczy nie takim kolejnym, ponieważ to jest challenge zaproponowany przez MrKanapkę.pl. Pozdrawiam i dziękuję za pomysł. Tak, nareszcie się do tego zabrałem. I tak, wcześniej sobie poćwiczyłem trochę, bo oczywiście dawno nie grałem w Patapony. I tutaj, jeszcze od razu tak przed tym, załączyłem sobie jeszcze tą dęgę, ponieważ on ma więcej życia niż ton, zaraz pokażę. Proszę bardzo. Już pokazuję. Ma on życia 5700 i tam 103 ataku. A ton Chin wymaksowany praktycznie ma 51 ataku i 1540 życia, co jest mało strasznie. I przez to, że on ginął mi od razu Hatapon. No i tutaj mi się włączyło. Więc no niestety no musiał być tą dęga, przepraszam bardzo, ale tak wychodzi. Zadaje on dwa razy większe obrażenia od normalnej klasy Tatapona. Niestety z naładowanym atakiem zabiera on 700 do 1000, coś takiego. Ale to na tym poziomie gry to już nie są takie liczby, które aż bardzo przeszkadzają. Mam nadzieję, że nie pozwiecie mnie o to, że robię challenge taki i gram z tą dęgą. No ma tylko teraz życie, nie ma ataku takiego zbytnio, więc... Dobra, rozpoczynamy, tutaj atakują. No te jakieś tam armie to nic tam nie robią, one nie wiem, jak to są. Ale patrzcie, tutaj no niestety zmieniłem na hełm Tebonosa i mój bohater w kanału Mr. Ter. No niestety nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Znaczy się zadają mu duże obrażenia od ognia i podpala się. No i mrozi się, no i wszystko jest podatne na efekty statusu, ale na szczęście już niedługo nie będzie, ponieważ cały czas robię na nim odporności na zachwianie i tak dalej, umiejętności jako sobie. O proszę bardzo, zaraz przywalił za 1965 dokładnie. No. I tak, nie będę się tłumaczył czemu mnie nie było, bo to wiadomo, no miałem zmiany komputera i tak dalej. Jestem leniwy, to też wiecie. Więc wszystko wam wiadomo. Tutaj przechodzimy pod tym, gdzie łucznicy, no to jest w ogóle wycięty, jak ostatnio się sprawdziłem, jest wycięte z Pataponem dwójki, żywcem. Takie są Pataponem dwójki. No i właśnie będzie łuska, to jeszcze miała przestrzał, tak to niezbyt ma. Zobaczymy chyba, o, no i nie trafiło. Tak samo łucznicy. Widzieliście, z Yaripon łucznik, czyli... Unipon już zginęli, no nie mieli zbytnich szans na przeżycie z tak małą ilością HP, a to trzeci poziom, więc a level przebijany na 3 razy mocniejsze Patapon. No widzicie, z samych kółek bohater zadaje 1500, więc to z samych kółek to jest bardzo dużo, a z pionchy to znaczy się z halabardy tutaj jeszcze więcej. Ogólnie w tym odcinku strasznie fałszowałem, nie wiem, no może dlatego, że dawno nie grałem po Pataponie. Już na PSP gram w jedynkę teraz, przychodzę sobie od nowa, akurat. Ale... Tylko też dawno nie grałem. Ciągle oczywiście wkurzające w Panasulcie jest to, że trzeba ponczakować i potem... Potem dopiero atakować. No i to jest wkurzające, bo... Mogą w tym naładowaniu się, mogą cię już zamrozić, podpalić coś takiego i nie zadać tego tam. Ale taką sobie wybrałem klasę, to taką nie jechał do końca. I właśnie, wracając do tematu damage'a, no to bohater zadaje po 6000. Od 5, chyba tak coś. On ciągle atakuje swoją łapą, zabiera mu życie i tak dalej. Więc nie jest to zbyt trudny, ale gdybym grał po tym Tatapon, to już dawno bym nie rozwalił, ponieważ
znaczy się, no nie rozwalił. Miałbym bohatera trochę. Ale był złotny to my. I teraz fajnie zdobyłem pieśni szybkości, znaczy nie pieśni szybkości, tylko kulkę szybkości. Nie szybciej to było. Tutaj ładnie, oczywiście naładowanie, ale fali się standard. Lekko przeatakować. I tutaj się bronię, tu chyba uciekłem, nie, bronię się. I uważam, że bronienie na takim etapie gry jest bardziej skuteczne niż uciekanie. Tyle uciekanie z tą łapą zielona jest skuteczne niż problematyczne. Dobrze, pokonamy i teraz, co było najgorsze, ja jeszcze jestem przyzwany, oni już idą. No więc, jeszcze tutaj, w tym pokoju, teraz będę grał ostatnio ten, o właśnie. I oni już są bardzo daleko ode mnie i oni, jak zaraz zobaczymy, zdążą trochę zniszczyć. I to już była dla mnie sytuacja podgorączkowa, bo już naprawdę nie chciało mi się czwarty raz robić tej misji. Wcześniej powtarzałem ją statę ponem. I patrzcie, oni już zniszczyli pierwszy kosek, drugi już naddziałali i już niszczą. A ja dopiero jeszcze pochodzę. Ostatni patat, to właśnie oni już połowę zniszczyli po nas. A ja dopiero się zabieram za atakowanie i atakowanie. Na szczęście mam lepszy boterów niż oni. No i zobaczcie, czas nie ma pierwszego. Drugie już jest podniszczone, drugi czas nie ma tamtego. No tylko niestety, oni tak są szybciej. No teraz wybyłem tacy dla pewności, żeby w razie czego. Proszę bardzo, oni wydali połowę, atakuję. Jeszcze tutaj. No właśnie, oni już zniszczyli, już sobie idą. Patrzcie, gdzie jest ciekłowik. No tak, już się boję, ale na szczęście jeszcze została kula. No i go spokojnie dogoniłem. Może nie tak spokojnie, albo go dogoniłem. Patrzcie, już myślałem, że przegram. Ale się zatrzymał przed umożliwiając mi wygranie. Więc ja się z wami żegnam. Cześć, do następnego.